Nowa prawica. Panie marszałku, powiedział pan, że społeczeństwo pokazuje często gest Kozakiewicza sondażowniom. Ja mam takie pytanie, czy w 2011 roku pan nie pokazał gestu Kozakiewicza swoim wyborcom, którzy zagłosowali pana, żeby pan się dostał do Sejmu? Dostał się pan i zrezygnował pan z mandatu. Czy to nie jest jak pewien bubel prawny, że do czegoś takiego w ogóle może dojść? I czy to nie jest oszukiwanie wyborców najzwyczajniej w świecie? Pamiętam, rozmawialiśmy również u państwa w programie tutaj o tym, ale podnosiłem wówczas, że była to trudna dla mnie decyzja. Ja przed jej podjęciem konsultowałem ją z wieloma osobami z środowiska, również w kręgu autorytetów społecznych. To naniosło się też, czy było powiązane z pewną sytuacją i w parlamencie, i nie ukrywam, z sytuacją w moim ugrupowaniu. Podjąłem decyzję o tym, żeby pozostać na stanowisku marszałka. Dzisiaj tej decyzji nie żałuję. Wyborcy, bo najczęściej ten zarzut podnoszony był ze strony moich konkurentów politycznych, którzy czuli się depozytariuszami tego zaufania, ale dla mnie potwierdzenie, że zostałem wybrany marszałkiem po tym trudnym i takim węzłowym momencie mojej kariery, to potwierdzenie, że jednak ludzie mi dalej ufają, że zrozumieli, że wówczas w tych trudnych warunkach podjąłem dobrą decyzję. Dlaczego pan tej decyzji nie podjął przed podpisaniem zgody na kandydowanie? Znaczy, bo podpisywał pan nie wiedząc, czy pan będzie chciał być tym posłem, czy... Bo tego nie rozumiem, bo za pana weszła osoba, która miała 22 tysiące mniej głosów. Pan miał 28, ona chyba 22 mniej, Osoba, która weszła na moje miejsce, to były przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, dwukrotny członek zarządu województwa. Wnosi bardzo dużo wartości do pracy parlamentu. Natomiast tym krytykom, którzy wówczas tak mocno rzucili się na mnie, i były wśród tych osób tacy politycy jak Beata Kempa, która została wybrana z naszego regionu, dzisiaj od 2 lat nie była. Była wówczas liderem PiS-u. Weszła do parlamentu ze Świętokrzyskiego, dawno jej nie widziałem. Był również wśród tych krytyków agent Tomek, który niedawno powodowany uczuciami rodzicielskimi zrezygnował z mandatu. Także spójrzcie państwo na takie przypadki. Na moje miejsce weszła osoba ze Świętokrzyskiego, która dalej dla tego Świętokrzyskiego pracuje. Tamci politycy dawno już ze Świętokrzyskiego wyjechali, nie myślą o tym, żeby do niego wracać. Ja nie oceniam jakby pańskiego kolegi, tylko chciałbym się zapytać, czy on by sobie sam nie poradził jako lider. On musiał mieć pana jako lidera, żeby się dostać do tego Sejmu? No mamy takie prawo wyborcze, nie ja go pisałem. Ale w takim razie, czy ocenia pan, że to jest bubel prawny i tego nie powinno być? Znaczy, że w momencie podpisania zgody zgadzam się na to, że jeżeli się dostanę, to opuszczam dotychczas funkcję, którą pełnię, no. Myślę, że warto o tym dyskutować, tak? Natomiast to mamy system, który jest zapisany w Konstytucji. Wybory są większościowe. Warto podejmować dyskusję. Natomiast na takim rozwiązaniu korzystają też inne partie. Przypomnę przykład Przemysława Gosiewskiego, który sam uzyskał ponad 100 tysięcy głosów i wciągnął 5 posłów ze sobą. To jest też pytanie, czy właśnie tak powinno